Hej, siemano, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy First Age Total War. Jak widzicie, przewinąłem tak poza nagraniem jedną turę, bo chciałem sprawdzić, jak będzie wyglądać sprawa podboju Karan. I wygląda ona dosyć fajnie, bo armia, która tutaj gdzieś szła, zniknęła. Pojawili się oni gdzieś tutaj, o, jak widzicie, w okolicach Seregost. Dlatego myślę, że Faramir i Boromir bardziej wezmą teraz odwrót i poczekają na ewentualne posiłki, które tutaj dotrą do nich za niedługo. Weźmy sobie takie wojska, bardzo fajnie. Będziemy mieli armię, która przeciwstawi się tamtym siłom. Ale to nie jest najbardziej ważna informacja. Mamy tutaj do podbicia Karan. Jak widzicie, szanse nie są wielkie. Ale zaatakujemy nocą. Jak widzicie, mamy pełne zwycięstwo. Udało się. Mordor stracił właśnie jeden ze swoich wielkich regionów. Mogę to splądrować i tak zrobimy. Splądrujemy to. Dzięki temu mam kasę. I no właśnie, boją się mnie w tym mieście. W tym zamku, czy tą fortecy, jak to wolicie nazywać. Tutaj także formują się jakieś siły Mordoru. Fajnym pomysłem byłoby jakieś wysłanie posiłków później do nich. Ale chwilowo tym się nie interesujemy. Teraz pozostaje tylko armia Seregost. Ją chciałbym pozbyć się z połączonymi siłami Aragorna i Faramira i Boromira. Dzięki czemu podbilibyśmy tamtą osadę. Tutaj... Nie opłaca mi się tutaj wysyłać tych wojsk. Wyślemy je dalej, musimy naprawdę zadbać o te posiłki tutaj. Jak widzicie, sprawa z Mordorem wygląda coraz ciekawiej. Sobie save'nę. Wygląda coraz ciekawiej i jeśli obalimy tą armię, a później podbijemy Seregost, to Mordor będzie miał wielkie kłopoty. Właściwie się nie powinien już odbudować po takim czymś. Tutaj jeszcze ma armię Uruków. To jest dosyć silna armia. Mamy także tutaj siły Harad, jak widzicie. Harad tutaj się ustawił. I tutaj gdzieś, tak, tutaj. Dlatego będziemy kolejną armię, jaką rekrutujemy w Binastylid, to wyślemy ją właśnie na Harad. Dzięki czemu powinniśmy ich tutaj odpędzić z tych rejonów. No i mamy jeszcze jedną sprawę. Ktoś mi pisał w komentarzu, abym zastosował taktykę taką, dzięki której pojawią się tutaj rebelianci w tym rejonie. Dzięki czemu będzie elitarna armia wroga, która będzie tak naprawdę niczyja tutaj. Powstaną siły, które będą należeć tak naprawdę nie będą niczyimi rejonami. A to jeszcze bardziej zagrozi Haradowi w jego panowaniu w tych rejonach. To jest dobry pomysł i mamy do stoczenia kolejną bitwę z Haradem. Tym razem w Khaldun. Jak widzicie, komputer pokazuje pewną porażkę. Mam nadzieję jednak to wygrać, jeśli poprowadzę tą bitwę. Mogłem w sumie poza nagraniem ją sobie poprowadzić i sprawdzić jaką taktykę miałbym przyjąć, ale będziemy improwizować. Dobra, do ataku. Dodatkowo poprowadziłem obronę Morrighost i wygląda ona mniej więcej tak, że zwykłe moje najsłabsze jednostki wysłałem pod bramę, a elitarny oddział pilnował flanki. No i się okazało, że tam Mordor tak wchodził główną bramą i tam odpychaliśmy go zwykłymi siłami, ale także wchodził od murów. No i tam się właśnie przydał ten mój elitarny oddział piechoty, ciężkiej piechoty. Odepchnął ich bez problemu i wygraliśmy tą bitwę. Tak naprawdę bez jakichś tam większych kłopotów. Trochę było strat jednak tych gorszych wojsk. No, dawać ich. Teraz damy jakąś siłę zaporową, taką właśnie takich włóczników tutaj wcielimy. Oni zbierają zawsze siłę wroga, jego impet i atak cały.
O, zapomniałem o tym, ale trudno. Oni zbierają właśnie wojska, takie wroga na siebie biorą. Dzięki czemu właśnie ciężka piechota i w ogóle moja piechota może flankować jednostki wroga. To jest bardzo dobra taktyka. Mamy tutaj konnych z Dol Amroth, jeszcze nie mamy rycerzy łabędzi, jak widzicie. Posiłki, dobra, wy nie jesteście z tej grupy. To w ogóle nie jest grupa. Świetnie. On do mnie podchodzi, w takim razie musimy trochę się inaczej ustawić. On idzie jakoś tak, w takim razie tak się ustawimy na biegu. I wygląda na to, że chyba ja steruję armią drugą. Tak. Wyśmienicie. W takim razie podchodzimy do nich jakoś mniej więcej tak. Powoli tam będziemy sobie podchodzić. Jak widzicie, Harad próbuje się jakoś ustawić mniej więcej tak, żeby tutaj być jak najbardziej skutecznym, ale rozbił swoją formację, jak widzicie. Moje jednostki mogą podchodzić gdzieś tutaj, jak najbardziej. Kto tutaj idzie? Artyleria, wyśmijcie. Artylerię bym się chętnie pozbył, bo nie lubię artylerii wroga. Denerwuje mnie ona, bo mam wtedy ogromne straty. Dobrze, i kto to podbiega? Miotacze. No, to tam. Dobra, jednak musimy odesłać nasze wojska do tyłu. Łuczników. Dawać ich tu. Na tył. A wy stoicie i będziecie w nich miotać. Oni nie są jacyś niesamowici. Tym bardziej, że on wysyła jednostki łuczników do walki. Ciekawe. Pięknie. I teraz salwa. Jak widzicie tutaj, oni mają chore obrażenia z tych swoich włóczyn, którymi miotają. To jest niesamowite, jak oni potrafią ich powybijać. Weźcie może ten elitarny tutaj oddział, pytajcie. Moi łucznicy, no to w jego łuczników będą miotać. Musimy trochę osłabić jego siłę, jak widzicie. Niesamowicie wielkie obrażenia zadają nasze wojska. Ludzie trolle. Dobra, oni wyczerpali. Nie, jeszcze mają na jedną salwę. Wyśmijcie. Osłabimy mu w ten sposób. Jego wiele wojsk utraci w ten sposób właśnie. Jak widzicie, ludzie trolle, to lekka piechota powinni tutaj obrywać, ale jak widzicie, tylko dwóch mu padło. W ogóle jednostka ludzi troli to jakaś OP armia. O, odwrócili się. W ten sposób będziemy... nic nie będziemy, dobra. Ludzie trolle biegną, w takim razie zaatakujemy go z dwóch stron, to nie powinno przynieść nam jakichś złych efektów. Dobra. Teraz tych ludzi troli miotacie. Dawać ich. No kurna mać, znowu mnie trafia idealnie. Co za śmieć. Kolejna ciężka gwardia wroga. Jeszcze jedną salwę jakbyście oddali, to bym się nie obraził. To kurna, jak oni obrywają. Dobra. W takim razie tych możemy wysłać na ciężką kawalerię. Moja kawaleria tutaj sobie posiedzi chwilę, postoi, czy tam cokolwiek porobi. Czekamy. Tutaj oni są otoczeni, dlatego nie wydaje mi się, żeby dali radę. Dla pewności zamkniemy ich w kole. Tymi wojskami zamkniemy w kole te oddziały w pomniejszym kółku. Pięknie, kurwa. Na tył.
Moi miotacze, gdzie jesteście tutaj? Miotajcie oczywiście w jego uczniów albo w jego gwardię. Oj. Czemu wy panikujecie? Wow. Dobra, tutaj potracimy. Gdzie są moje wojska? Kurde, oni uciekają w panice, beznadziejnie. Musimy ich okrążyć, bo inaczej przegramy tą bitwę, dobra. Armia moja tam będzie stała i czekała na kolejne rozkazy. Oni się tutaj biją, są trochę podłamani, wy im pójdźcie pomóc. I także, a wy na nich. Wy tutaj pamiętacie. Aha. Wy pójdziecie na tych ludzi troli, tutaj moje wojska ledwo trzymają swoje morale. I kto tutaj na mnie idzie? Gwardia. Dobra, jak najbardziej zaatakujemy gwardzistów. Oni mnie tutaj denerwują dosyć. Może szkurna. Oby mi tutaj generał nie zginął. No kur! De! Kur zapiął. Dobra. Do tyłu. Nie, nie cierpię go. Tu też po nim będzie. Nie dadzą mi rady. Utracił prawie 60% armii. Teraz na kawalerię wroga dawać ich. Musimy się ich pozbyć. Gdzie moja kawaleria? Tutaj. O, naprawdę garstki pozostały po moich siłach. Dobra, pozbędziemy się w takim razie katapult. Katapulty tutaj sprawiają dosyć sporo problemów. Wygląda na to, że Harad wygra tą bitwę, bo moja kawaleria i w ogóle cały gówno. No i pikinierzy jakoś się nie sprawdzają, nawet nie wystawili pik do przodu, żeby ich zaatakować. Dobra, oni tam miotają. Ci tutaj mogą podbiec właściwie, bo czemu by nie. Tutaj mu 8 zostało. Świetnie, odpychamy tego generała wroga. Prawie 75% armii utracił. Jest moja kawaleria. Moja kawaleria bije się z artylerią, wyśmienicie. Czyli robią to, co mieli robić. Ja tutaj 8 mu zostało. Stawiamy się. Teraz wy miotacie w nich. Zaatakujecie tych. Świetnie, w idealnym momencie odcięli ich uwagę. Od tego, od moich łuczników, bardzo ładnie. Tu też mu 7 zostało, jak widzicie. 6. 5. On traci tych swoich gwardzistów w bardzo szybki sposób. Chętnie bym wysłał, nie wiem. Nieważne. Dobra, to oni niech miotają w kawalerię generała. A my się skupimy na tych tutaj działa. Piękny się wbił, chciał się wbić chyba. No, nareszcie ustawili piki już po kawalerii. Dawać go. Dobra, wy zaatakujecie ludzi troli. Wrogi generał ginie, wyśmienicie, o to mi chodziło. Teraz na nowo się ustawiamy. Tutaj atakujemy ludzi troli, wyśmienicie. Oddział zmuszony do ucieczki, nie interesuje mnie to. Świetnie, kolejni załamani. Wygląda na to, że jednak wygramy tą bitwę. Minimalnie, ale wygramy. Do ataku.
Pięknie, wybiliśmy ich dosłownie w moment. Tak wiem, moje udziały uciekają oczywiście. Dobra, teraz nie miotacie. Kolejna gwardia generalska na naszej drodze. Wyśmijcie. Zatrzymajcie ich atak na jakiś moment. Szlachetna śmierć. Dobra, generał wroga uciekł z pola bitwy. Jak widzicie. Niezbyt to honorowe, ale to jest harad. Co ich tu interesuje, no nie? Dobra. Dobra, teraz tutaj takich ustawiamy. Na tempie. Ludzie trolle nadchodzą. No i moi piękniejsi tutaj żeby powoli spychać. Powoli, ale skutecznie. Teraz to mi został. Oni mi zostali w takim razie. Walić falangę, biegniecie na nich. Tutaj się bijemy i kończymy bitwę. Niewielkie zwycięstwo, ale udało się. Trochę jednak kosztowało mnie to zwycięstwo, no ale trudno. Aragorn oraz Faramir z Boromirem będą starali się podbić Karan. Mam nadzieję, że im się to uda. Khaldun sobie odpuścimy. Walić Khaldun. Tak jak mówiłem, przyjmiemy taką taktykę. Może ona jest rozwiązaniem właśnie. Fajnie byłoby podbić Umbar. Umbar jest właściwie niebroniony. Tutaj rekrutujemy wciąż siły, które mają za zadanie odbijać Haradrimów. Tutaj mamy dosyć spore siły. Ślemy ich do Barad-Harn. Z Linhir damy im posiłki, żeby się nie denerwowali. Upgrade'a zrobimy miasta, świetnie. Dzięki temu dochód nam wzrośnie, fajnie. Tutaj nie interesuje mnie to. Ten rejon jest trochę zagrożony, jednak chyba Aragorn będzie musiał pilnować tych rejonów. Weźmiemy sobie oczywiście kolejną turę. I co zrobi Harad oraz w sumie Mordor mnie tak nie interesuje. Po utracie swojego kolejnego zamku pozostaje im jeden rejon, z którego nie, dwa, bo mają na północy tam, ale tam jest wojna kompletna z Dale i krasnoludami, to nawet chyba nie będą mieli jak ich dosłać do Milstone, chociaż próbowali. Siły wysłane zostały do Saregost. I wygląda na to, że tutaj się będą mobilizowali w jakiś sposób. To może być rozwiązanie dla nich. Ale ja wyślę pełną armię Faramira i Boromira. Mam nadzieję, że to załatwi sprawę z Saregost. Karam podbiłem, pomyliłem nazwy zamków wcześniej. I wtedy wielki okrąg taki będzie już zapełniony białym kolorem. Wyśmienicie, bunt cywilów Ardumir. O to mi właśnie chodzi. I bunt w Khaldun. Wyśmienicie. Krasnoludzi mnie nie cierpią. Rekrutujemy. Naprawiamy. I idzie tutaj armia. Dobra. Wow, to oni mieli spore te siły. Tutaj jest jedna armia uruków. Tutaj dosyłamy posiłki. Faramir i Boromir. Czy takie siły dadzą radę pełnej armii Mordoru? Kogo my tutaj mamy? Mamy piechociarzów, pikinierów. Mogą mieć problemy. Dwa oddziały mogę im dosłać. Posiadamy im takie oddziały.
poza tym jakieś posiłki dla Kolfindhor. Dobra, będą iść tutaj. Idźcie. Tutaj dwa takie oddziały im damy, świetnie. No i w Miston aktualnie nie interesuje mnie to. Musimy tylko ponaprawiać. Tutaj sobie płynie Harad. Harad płynie bez armii, dlatego nie są w mojej sferze zainteresowań. Do Ninda 100 lat, idźcie. Tutaj się formują, tutaj się nie formują, ale mają... A, dosyłają posiłki, dobra. Tak jest ich plan. O, zajęli Ardumir. To ja go sobie odbiję i sprawię, że będzie rebelianckim rejonem. I weźmiemy ostatnią turę na ten odcinek. A, no, no i dosyłamy posiłki oczywiście. Do tamtego rejonu, który zajęliśmy Haradowi. I będziemy szykować się na ich podbój kolejny. O, Harad chyba zajął Ardumir. Czy tam ten inny rejon. Zapomniałem tych nazw, naprawdę. Pamiętać nazwy tych rejonów to nie lada wyzwanie. I Mordor zdecydował się mnie zaatakować. Ma on katapultę troli, nie ma oddziałów troli, ale ma uruki. Sejwujemy i pełne zwycięstwo. Utraciliśmy 900, on utracił całą armię. Dobry wynik bitwy. Spróbujemy kontynuować tę serię zwycięstw i pójdziemy na Saregost. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy. A tutaj Harad zdecydował się jakoś agresywnie do mnie podejść. W takim razie spróbujemy ich się także pozbyć z tego rejonu. Nie toczę tych bitew, bo trwałoby to naprawdę zbyt długo. Miałbym, nie wiem, 150 turę, gdybym tak to rozgrywał. Pełne zwycięstwo, udało się. Okupujemy. Skąd oni biorą tę armię? To jest ciekawe. Teraz sobie odbijemy Khaldun. O Boże. To nie wygląda ciekawie. Zablokujemy port, jakby to miało znaczenie. Dobra, oni tutaj się ustawili jakoś. W tych rejonach mogę rekrutować. Mogę jedyną cię. Bieda. Ale mam dosyć sporo kasy. Mógłbym wybudować Dol Amroth. Nie mogę. Kurde. Chciałbym mieć tych konnych rycerzy łabędzi Swan Knights. Właśnie ich się bierze z Dol Amroth. Dobra, tutaj siedzicie. Ta armia podąża dalej. Ukhur i Zaglub. Dobra, to wygląda na spore zagrożenie. Jest sporym zagrożeniem. Nie wiem, czy to komputer wygra. Teraz to się trochę wkopałem. Dobra, musimy zrobić coś innego. On tutaj sobie postoi, namiestnik, ten namiestnik, jak on? Namiestnik Boromir, agresywny? Coś takiego, taki przydomek może ma agresywny. Dosyłamy oczywiście posiłki takiej postaci. Świetnie, przetrenowujemy. I mamy tutaj sporą armię, Aragorn do tyłu. Tutaj. Teraz doślemy mu takie oddziały i będziemy zbierać kolejne siły.
które właśnie mogą wyjść z miasta tak naprawdę. I mamy kolejną armię na Mordor. Dobra, więc kolejne działania zobaczycie w kolejnym odcinku. W tym to by było na tyle. Żegnam się z wami. Tutaj Wrona. Do zobaczenia. Na razie.